Hej moi drodzy, z tej strony Shiro i jak widzicie zagramy sobie dzisiaj w dosyć śmieszną gierkę Country Balls Heroes. Każdy z was pewnie zna ogólnie Country Ball i tym podobne, typu Poland Can't Go to Space i tak dalej. Jest to ogólnie dosyć stary mem, pewnie około 15-20-letni, jeżeli chodzi o te nasze Country Balle. A dzisiaj sobie w sumie zagramy w gierkę, która jest stworzona na silniku Unity. Z tego co widziałem, ona chyba jeszcze jest w Early Accessie. Ogólnie gierka bardzo nawiązuje do klasycznych Heroesów trójki. I powiem wam szczerze, że zagrałem sobie samouczek i jest to po prostu świetne, świetnie napisane. O dziwo, nawet nie dopatrzyłem się żadnych błędów językowych, więc jeżeli chodzi o języki, mamy dosyć sporo tego. Oczywiście jest polska, jako jeden z języków przewodnich. Co wam mogę jeszcze powiedzieć o tej grze? Ma swoje mankamenty, bo z tego co zauważyłem, ciężko jest rozróżnić surowce od otoczenia. Jest to taki styl graficzny, dosyć komiksowy. Chyba tak to możemy nazwać. Ja jeszcze nie odpalałem w ogóle kampanii, nie odpalałem scenariusza, odpaliłem tylko samouczek. Więc mam nadzieję, że zobaczymy dokładnie, z czym to się wszystko je. Tak więc bez zbędnego przedłużania, po prostu zacznijmy kampanię i zobaczmy, co tam się będzie działo. Aha, czekajcie, bo to jest scenariusz. To jest to samo? Nie, to jest co innego. Czyli tu zaczynamy po prostu od zera, tak? Dobra, chiński biznes, pora na polską przygodę. Pokonaj wrogiego gracza, warunki przegranej, utrata wszystkich swoich miast i bohaterów. Poziom trudności weźmiemy na... Dobra, weźmiemy na trójkę, w sumie taki połowiczny tryb. I zobaczmy, co tam się będzie działo. Aby uzyskać więcej informacji o obiektach świata, jednostkach i zaklęciach, użyj prawego przycisku myszy. Zobaczysz ich opis. Możesz wyłączyć menu wskazówek, przechodząc do menu gry, opcje gry. Dobra, zrozumiałem. A więc jesteśmy naszym typowym Poland Ballem. Świetne jest to, że w sumie mamy coś takiego jak punkty umiejętności, czy takie drzewko umiejętności, gdzie możemy iść drogą trzech państw. Polski, Wielkiej Brytanii, no wiemy, że nie ma takiego państwa jak Izrael, ale no to dwóch państw i jednego czego innego. Dobra, nieważne, bo mi ten film szybko ściągnął. Tak jak widzicie, mamy tutaj po prostu mapę, która nawiązuje no stricte do Heroesów, nawet jeżeli chodzi o obiekty, złoto i tym podobne, no to jest po prostu identyczne. Mamy 6-7 w sumie zasobów, którymi są pieniądze, drewno, ropa, wódka, majonez, węgiel i herbata. Wszystkie z tych surowców oczywiście są nawiązaniem do innych krajów, więc tak jak wiadomo, no Ameryka to jest bardziej ropa. Rosja wódka, majonez w sumie nie wiem, ale no na pewno ogarniemy to.
No i to, o czym właśnie mówiłem, jest ciężko odróżnić niektóre elementy otoczenia, typu na przykład tutaj drewno. No, chciałoby się do niego podejść, aczkolwiek nie można. Wszystkie przedmioty, które są, że tak powiem, użytkowe, odznaczone są dokładnie, jak tylko najedziemy na nie naszym kursorem. Tak więc, bez zbędnego gadania dalej, podejdźmy po prostu sobie do tego posągu, którym jest budynek Obieży Świata. Posąg maga jest pełen mocy i magii memów. Dobra. Jak paczka nie chce przyjść do Polski, to Polska musi przyjść do paczki. Czas się stąd zmywać. Dobra. Potężna magia przepływająca przez ten pomnik zwiększa twoje zrozumienie memów. Zyskujesz plus 20 memmany. Zaraz jakaś kasiorka. To drzewko co to robi? Złote drzewo. Magiczne drzewo zwiększające moc twojego bohatera. Otrzymujesz plus jeden punkt umiejętności. No i z tego co widzimy, mamy już jeden punkt umiejętności, którym sobie możemy dalej jakby rozwinąć. A więc tak, Polska ma ogólnie, z tego co uważałem, dosyć potężne, waleczne perki. Jest też trochę nawiązanie w sumie do Heroes w czwórki, bo nasz bohater również uczestniczy w walkach, tak więc wszystkie te talenty działają automatycznie na bohatera, czy stricte na bohatera. Tak więc Polska jest bardziej takim walecznym krajem. Izrael jest kimś, kto ignoruje pancerz i zwiększa maksymalną manę chyba z racji tego, że na swoją wiarę. No i droga Wielkiej Brytanii jest oczywiście zbieractwem, typu, że zbieramy więcej surowców przez bohatera. No i zwiększony zasięg widzenia, ale to jeszcze do tego nie doszedłem. Tak więc pierwsze co wezmę, to po prostu zwiększenie siły bohatera o 3 punkty. Też w sumie bohater zadaje 10-20% więcej obrażeniom jednostkom poziomu pierwszego, też nie jest złe. Ale dobra, weźmy na razie to i tyle. Zabędziemy troszeczkę surki. I stoi już u nas tutaj chiński Farmer Ball, którego nie trzeba zaatakować. Oczywiście tak jak w standardowych Heroesach będę raczej szedł na doświadczenie niż na pieniądze. No wiadomo, że to w zależności od sytuacji, aczkolwiek w tej chwili raczej doświadczenie. No i wbijamy kolejny poziom. I mamy już dwa dostępne punkty umiejętności. Więc dobijmy sobie tutaj. Przy okazji pójdziemy na zwiększenie na trafienie krytyczne naszego bohatera. W sumie to też się przydaje. No to co? Pierwsza walka chyba, prawda? Mamy więcej rodzajów pierogów niż wy! Nie, nie macie! No i tak właśnie wygląda nasze pole bitwy. Nawet muzyka jest pod nos Herosów. Tu mamy oczywiście pokazaną kolejkę naszych jakby graczy, czy graczy naszych postaci, które będą teraz atakować. Pierwszą jednostką, która atakuje, jest nasz bohater. W większości, chociaż nie zawsze, zauważyłem, że jednostki 7 poziomu atakują szybciej niż bohater. Księga zaklęć również jest po prostu przekomiczna. Na razie tylko odkryłem właśnie te, które są tutaj. Więcej nie widziałem. Ale no, naprawdę zaklęcia typu Rush Cyka Bibliat. To jest po prostu genialne. Pamiętaj zawsze Rush B. Zwiększa zasięg ruchu bohatera o 4, efekt trwa 2 tury. Albo na przykład czas na herbatę, która leczy o 100 punktów zdrowia. Korona Ball zmniejsza siłę wroga o minus 1 i pancerz o minus 20. To też jest kurwa genialne po prostu. Jakieś kulki kapitalistyczne albo komunistyczne, tańcząca krowa, magiczny gwóźdź, oczywiście wiadomo do czego jest to nawiązanie. No mówię, genialne. Przywołanie ONZ Bala tak samo jest po prostu świetne. Dobra, ale bez takiego tej gadania zatykujemy bohatera, który ma najwięcej oczywiście punktów zdrowia, a raczej jednostek w kupie. Czy mamy w ogóle jakąś strzelającą? Mamy dwie strzelające, mogliśmy je w sumie połączyć. Zaczekamy sobie na te jednostki, niech one podejdą. Przy okazji strzelimy sobie dwa razy. W sumie to jest taki pierwszy odcinek, w sumie pokazujący tą grę, bo nie wierzę, że z tego będzie jakakolwiek seria. Ale może, jeżeli wam się to spodoba, to w sumie czemu nie? Będziemy mogli to przejść dalej.
Na razie myślę takie w sumie dwa odcinki i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Dobra, zaczekamy sobie dalej. Niech on podejdzie bliżej. W sumie one już mają te jednostki po 1, 1, 2, 3, to myślę, że nie będzie większego problemu. Tu ich jeszcze dotłuczemy, zostanie ich dwóch. On jeszcze ma czekać, więc zaraz sobie właśnie teraz podejdziemy. Zabijemy tą jednostkę za 2. No i kończymy bez żadnych strat. Pierwsza walka. Aczkolwiek ładnie nam to poszło. Żadne straty u nas, tutaj większe. Idziemy dalej. Z tego co widzę, to jest kopalnia kasy, czyli taki gold mine z Heroes of Trójki. Oczywiście, no ja nie chcę być jakimś stereotypowym tutaj durniem, aczkolwiek no ten ball, który jest tutaj, dosyć sporo pokazuje. O, kopalnia pieniędzy, moja. I kończymy turę, tak jak w zwykłych Heroesach. Zdarzenie. Paczka, która miała przybyć do Polski, nie dotarła. Polska zdecydowała się na wyjazd do Chin po odbiór paczki. Niestety pomyliła paczki i dobrała prezenty wysłane cesarzowi Chin. Chińczykom to się nie spodobało. Wysłali pościg za Polską. Twoje zadanie jest proste. Przedostań się do portu i ucieknij z Chin. Pamiętaj, Polska nie może zginąć. Ogólnie naprawdę, jeżeli chodzi o te teksty, są po prostu świetne. Świetne, świetne, jeszcze świetne. Tutaj będą cztery jednostki strzelające. Prawdopodobna szansa na zwycięstwo. Odkryjmy sobie tutaj dalej, co to jest. Pozwala odwiedzającemu bohaterowi zakutować King Jing Guard Bala. Wiecie co, najpierw sobie pójdziemy po tą kasę, zarysujemy i wrócimy się po tego panicza. I wbiliśmy kolejny poziom, więc od razu sobie może krytykę walniemy. Albo nie, wiecie co, pójdziemy sobie przynajmniej 10% na zwiększenie obrażeń jednostką poziomu pierwszego. To może być ciekawe. Siorka. To są jednostki strzelające. Stworzenie zawsze odpowiada jako pierwsze. Ataki wroga zadają 15% mniej obrażeń. W sumie też spoko. Ale jest to chyba jednostka walcząca wręcz. No nic. Dobra, bohater. Te dwie jednostki połączymy, bo ja nie lubię mieć takiego śmietnika. Jest tu jakaś płaszcza czarodzieja. Chroni również przed deszczem. Statystyki 4 plus mocy i 10 do many, tak? Spell power, tak? I max memic mana. Dobra, oddajemy kolejną turę. Mamy więcej, dobra, to już czytaliśmy. Rozpocznijmy bitwę. No, tak jak myślałem, jest to jednostka melee. Dobra, to teraz się nie będziemy bawić, tylko po prostu pierdzielniemy. To są wszystkie strzelające. Pierdzielniemy gdzieś tu. Już 5 zdechło tych jednostek. Chociaż wiecie co, mogłem w sumie dać movement speeda na naszego kanalarza. Plumber Bala. No ale nic. O, i 5 nie wchodzą do obrażenia, 6 sztuk zginęło. Nie, one nie są takie mocne. No dobra, ale zginą pewnie za dwie jednostki, prawda? No, jeszcze critical wpadł. Dobra, rewanż, skurczysyny. Polska myśl strzelnicza. Dobra, ale i tak dojdziemy. 4, nie dojdziemy, nie ma takiej opcji. Dobra, cukaryż B. Zatupiemy sobie tą siódmeczkę. Nasz plumber czteroż, co ruszy, zablokuje dwóch. Akurat to nie, ta dwójka nie będzie mogła strzelać, ten za jeden to w sumie mało co zrobi. Przynajmniej tak mi się wydaje, że działa jak w Herosach. Tak, działa jak w Herosach. Boli bardziej niż COVID, prawda? Nie, no to jest po prostu awesome, totalnie. Straciliśmy dwie jednostki, a i tak w sumie zrekrutowaliśmy z innego zamku, więc luz. To jest chiński rynek. Chińskie targowisko. Tylko odważny bohater taki jak ty może spróbować oszukać Chińczyka. Uważaj, Chińczycy nie zapominają. No nie no. To jest po prostu genialne. Genialne. Kolejny poziom wbity. Może coś tutaj weźmiemy? Coś nie wiem, czy my spotkaliśmy jakieś jednostki z pancerzem. Do kopalnie, doświadczenie, pieniądze,
Raz dziennie robisz swoje królestwo. Codziennie twój bohater generuje 100, 300, 500 pieniędzy. No to jest genialne. To jest tak prawdziwe. To jest naprawdę... O, polski nieład jest! Raz na tydzień okradasz swoich poddanych, zyskując 2000 pieniędzy. No nie, to jest po prostu genialne. Ja to dam na miniaturkę. Oj. Świetne. 500 plus. Raz dziennie rabujesz swoje królestwo. Nie, wiecie co, to bardziej to droga Polski powinna być tutaj. Mordercza kula. No to zwiększenie obrażeń krytycznych twojego bohatera. No w sumie to ostatnie są chyba najlepsze. No chyba to ostatnie są najlepsze. Gaben, daj nam siłę, zwiększył umiejętności fizyczne twojego bohatera o 10-20-30%. To co jest? Kula nienawiści. Communist Ball. To tu już w sumie nie ma takich śmiesznych, że tak powiem. No ale te dwa to są po prostu... Kozackie. Szkoda, że nie ma tego więcej. Więc pójdziemy sobie tu. Potem pójdziemy na drugi poziom, więc już będzie trochę, dobra. Spróbujmy w sumie, co nam zależy. Masz zamiar rozpocząć wydarzenie, możesz się wycofać lub rozpocząć walkę. Rozpocznijmy bitwę. Same takie, że tak powiem, no, w walce wręcz jednostki. Dobra, księga zaklęci, lecimy z tym koksem. Walimy magiczną kulę. Trochę nie wiem, jak to działa, aczkolwiek... Czy to musimy jakoś wycelować specjalnie? Bo widziałem, że na tutorialu czasami to po prostu przechodziło i nic nie dodawało. Nie wiem, czy to ma jakąś szansę na trafienie, czy coś. Uła, 13 i critical 166, ładnie. Dobra, koniec tury. Czekamy na nich, aż oni podejdą pierwsi. Pierwszy strzelec. Też ładnie, 11 sztuk ubitych. Kolejna księga. A co, ja już nie mam many? Halo, o nie mam many, 18 many. No to lipa, to już sobie nie postrzelamy. Dobra, 15. No tu już słabiej poszło. Plumber, koniec tury. Ty w sumie możesz przyjść tutaj. Zablokować naszego strzelca, żeby nie dostał obrażeń. 11, 9, 4, 2, no 11. No już teraz będziemy musieli zaatakować, nie ma innej opcji. Dobra, walmy tą czwórkę. Może dziewiątkę było trzeba walnąć. Dobra, 8 sztuk. Nie było jeszcze tak źle. Przejdziemy tu. Może się na nas skupią. O, czemu on dwa razy zaatakował? Po nas chciał zaatakować jako pierwszy i oddaliśmy mu. No dobra, co by żadnych stat poszło. 2000 exp i 2500 kasy. No i są tatarbale. Dobra. Ciekawe, co tutaj robią Rosjanie. Nie ma to znaczenia, ta wódka będzie moja. Co on tu ma? 4 chyba strzelających. No dobra. Pomnik poświęcony komunistycznemu przywódcy Lenin Balowi. Polsko, czy wiesz, gdzie jest Ukraina? Sądzę, że Ukraina jest tam po stronę. Jestem godny, chciałbym zjeść kawałek Ukrainy. Nie możesz tego zrobić. Ale nie, one są wręcz. Dobra, no to jest spoko. Ale many i tak nie mamy, więc trochę lipa. Bijemy tę 8, jeszcze szedł krytyk. O, mają dosyć daleki dystans. Dobra, znów bawimy się w ten sam sposób. Blokujemy się. No i robimy im ostrzał. Cyk, jeden. Cyk, drugi. I zostało dwóch. Zaatakują niestety już. Ale poszła kontra. No, ale nie zginął, dobra. Jednostka daje 20% więcej. Aha.
To chyba od nas jest ten plumber. Naprawdę? On pierwszy skontrolował? No faktycznie, ma to samo co i my. No i tak samo dostaniemy. No tylko za 6, więc nie ma problemu. I kończymy. No straciliśmy jednego, no ale trudno. I mamy jakiś artefakcik. Podpisany własność Fina i Jake'a. Fin and Jake. A, to chyba pora na przygodę. Nie oglądałem w sumie, aczkolwiek coś kojarzę te nazwy. Dobra, no to dajemy sobie moc zazdrości 2. W sumie przebicie pancerza 13 tak interesuje, no nie widziałem tu żadnych jednostek jeszcze takich większych. Więc idę na maksymalne obrażenia. Oddajemy kolejeczkę. Bierzemy gorzałkę, bierzemy plecak. Zobaczymy, co ten plecak daje. Szczęście 3. To jest penetracja armora i 5 laka. No ale no w sumie nie daje to nam nic takiego szczególnego, ale many i tak nie mamy, więc dobra, przejdźmy to w ten sposób. No, musimy pokonać tego jeszcze, dobra. Czego chcesz, Polska? Rosja, ja wynalazłem wódkę. Ty, Gabriel, to nie byłeś ty. I kolejna walka. No ale teraz już mamy, kurczę, tą manę. No, w sumie może niepotrzebnie zrobiłem. Ale i tak 35, dobra. Nieważne, atakujemy. Tylko to są strzelające cholery. To może jednak... Cykabliat, ile on ma ruchu? Ruchu ma... No to nie ma pokazanego, ile ma ruchu, prawda? O, no to jest Lipton. Lipa, nie ma pokazanego. Dobra, trudno. Damy na tego chińskiego, albo nie, damy na plumbera. Nie mogę. No to i tak muszę na chińskiego wziąć. Dobra. 10 sztuk. Dobra, plumber leci. Czekajcie chwilę, muszę cię zrobić. Dobra, już jestem, przepraszam was. Znów niestety praca się odezwała. O, dobra, tutaj pięknie poleciało. No, ale jeden chyba padł. Czy trzech padło? Nie padł żaden, dobra. Już jeden padł, dobra. Teraz już padł, w tej chwili. Szósteczka. Już nie mają strzelających. Kolejna szósteczka. I kolejny padł. Aż plumber zanim tutaj dojdzie, w sumie to już myślę, że dobijemy ich. Teraz będzie atakował, właśnie, i pada. Dobra, minus jeden w sumie, nie jest źle. Statua Lenina. Posąg Lenin Bala zwiększa twoją szansę na trafienie krytyczne. Zyskujesz plus 3 do szansy na trafienie krytyczne. Dobra. To tak, tu jeszcze zostaje herbata. Pozwala odwiedzającemu bohaterowi zakotować królewski Guard Ball. Nowe jednostki pojawiają się co tydzień. Tutaj Traveler Ball. No to są w sumie jednostki dodatkowe, to zrobimy to. To cokolwiek kradłeś i wypadł. Ja nic. Co tam wystaje z twoich kieszeni? Czyli jak zwykle stereotypy, że Polacy kradną. Dobra, ale są tak samo. Wszystkie jednostki. W zwarciu, więc luz. O, ale mają sporo defa. A może wolne będą? Są dosyć wolne, więc na 2-3 rundy mamy spokój. 6-4-3-4-3. Szósteczkę. Tłuczem. No tylko jeden? Niedobrze. Oj, chyba podejdą. Tak mi się coś wydaje, że podejdą. Kureczka. Dobra, wiecie co? Wykończymy jakiegoś może? A nie, ja wolę tylko po jeden, zapomniałem. Dobra, jeszcze jedną turę jakoś przejdziemy. Czwórka może jeszcze nie dojdzie, więc będziemy ich tłuc tutaj.
Myślę, że tą trójkę. 3, 2, 2. A to dwójka. No dobra, teraz może podejść w sumie. Zrobimy koniec rundy. Mam nadzieję, że ten jeszcze nie podejdzie. Zaryzykuję. 5, 1. Się na tego Poland 2 lał wzięli, no. Doszedł. Cholera. Dobra, nie wyszło jak miało wyjść. Zabijesz, zabijesz. No i kontra. Na pochybel. O, serio? Dobra, go nie zabił. Dobra, trzy Poland bale w sumie straciliśmy. Znaczy Plumber bale. I mamy jakiś artefakcik. Co on daje? 4 ataku, 4 do magii, 6 do krytyka i 10 do many. W sumie bardzo fajny artefakcik. I rekrutujemy dalsze jednostki. Całe 3. No ale to zawsze strzelający, prawda? Statystyki damage, umiejętności pijany. Ta kulka jest pijana, wartość obrażeń krytycznych od kuli jest zwiększona o 20%. Dobra, kupujemy na maksa. No już nie ma ruchu. No i coś mi się wydaje, że z tego będą jednak dwa odcinki. No ta jednostka jest też pewnie melee. To jest posług obieżu świata, to samo co wtedy mieliśmy. O, zwiększenie. Wiedza zawarta w tej statule na stałe zwiększa siłę twojego bohatera. Zyskujesz plus 3 do siły. Texas Bowl. Tak, Palestyno, co potrzebujesz? Ameryka, daj pieniądze, proszę. To jasne cholery, Australia, czy jakimkolwiek krajem tam jesteś. Przestań nazywać mnie Ameryką. Jestem USA. A jesteś gruby jak kontynent. Nie doczytałem niestety, nie zdążyłem. Dobra, mamy w sumie... O, czy ta jednostka jest strzelająca? Dobrze widzę. Tak. Dobra, mamy dwie jednostki strzelające, nie jest źle. No ale oni mają sporo tych jednostek tam. Nie mamy many w ogóle. Siedemka, ósemka walnie. O tyle dobrze, że chyba nie mają jakichś tam super obrażeń, więc to minus. No, możesz przestać. Jeden padł. To teraz my się zemścimy. Dwa! No, cholery. Ameryka jest najlepsza. Kurwa, zaraz tam padnie. Polska górą. Tyk za 7. No i to jest prawdziwy strzelec, a nie jakieś tam gówno podrabiane. O, nie cyk. Krytykale lecą. No. 5. Dobra, zostały 3. Ale i tak jeden nam zabili. A, nie zabili jeszcze, dobra. Walnijmy tu trójeczkę. Dobra, kończymy tym. Jeszcze ten Polska wali tym plumberem, tym przepychaczem. Dobra, kolejny item pewnie do jednostek strzelających. Idealna broń do prowadzenia wolności i demokracji. I pieniądz nie śmierdzi. Przyda mi się do rekrutacji chińskich farmerów. Coś się tam na pewno przyda. Co to jest? Garnek złota. Po wielu godzinach plądrowania pola bitwy znalazłeś 3 wódki, 2 ropy i 600 kasy. 750, 2, 3, dobra. 3 ropa. I kolejna kopalnia kasy. O, a tu Irlandczyka chyba widzę. Szalony Leprechaun Ball. Leprechaun Ball, przepraszam. Leprechaun Ball znika, pozostawiając za sobą worek skarbów. Ważniejszym jednak jest, czy uciekający Leprechaun Ball nie ukradł ci duszy. Jezu, Leprechaun Ball. Ciężkie do wymówienia.
Królewski grób. Grobowiec królewski. Może zawierać wiele przydatnych przedmiotów, tylko uważaj na klątwę, która może dosięgnąć każdego. Nie podkopuj mojej ekonomii. Co? Jak? Wypnij swoje płace, żeby znowu pozwalało się produkować w Chinach. Okej, to jest pasywno-agresywne. Serio, Jezu, ale to jest takie prawdziwe, te teksty są takie realistyczne. Dobra. To będziemy atakować dopiero za chwilę. Ale oni mają chyba wolny ruch. O ile pamiętam. Dobra, może nie mają. To tak, jedna tura, druga tura, w trzeciej dojdą. Te jednostki są dosyć mocne. Dobra, depujemy. Nie mamy co zrobić dalej. No, są mocne. One chyba mają pancerz. 15 pancerza. Poland ma, a nie, też 15, 9, 25. No, jak nasi strzelcowie tylko podszywają, to jest już niedobrze. O Jezu, co ja zrobiłem? Dobra, nieważne. No i robi się nieciekawie. Cholera, shit happens. Jak zaczekamy... Dobra, zaczekamy. Paweł też zaczekamy. I tu pierdykniemy w ten sposób. Tym polandbolem wolniemy tu. I teraz dopiero atakujemy te jednostki. On pierwszy atakuje. I tu podlecimy w ten sposób. Trzy, trzy, pięć, pięć. Dobra, w piątkę walimy. Co? Jaki krytyk wpadł. Dobra. Doblokujemy naszego strzelca. No, mamy po jeden. Nie. Chyba nawet go nie trafił. Ile tu będzie? Od dwóch do czterech. Ja bym to zrobił w ten sposób, żebym zaczekał. Tym też bym zaczekał. Tu bym strzelił. Poland bolem bym jeszcze też strzelił. I dopiero wtedy bym zatkał, ale nie muszę, więc w sumie luz. Dobra, moi drodzy, ale to by był pierwszy odcinek z naszego... Jezu, jak to się nazywało? Nieważne. Wiecie, może gdzieś tu jest napisane? Nie, nie ma. A może tu? Też nie ma. Dobra, tak czy inaczej... To pierwszy odcinek z naszymi polandbolami i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Jeżeli wam się to spodoba, no to pewnie przejdziemy całą kampanię, bo mi się w sumie to bardzo podoba. Przypominają mi się czasy starych herosów, więc ja jestem jak najbardziej chętny. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia już w następnym odcinku.